Tematem przewodnim w obu wariantach jest leśna kolejka. Ma ona nawiązywać do historii Legionowa, a także do otaczających nasze miasto lasów sosnowych. Głównym założeniem tego projektu jest, że to ma być przestrzeń dla każdego. To znaczy projektujemy plac zabaw dla dzieci, miejsce dla rodziców, dla osób starszych, przestrzeń piknikową czy też strefę sportową. Ważne jest, żeby to była przestrzeń dostosowana dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, nie tylko niepełnosprawnością ruchową. Dlatego zaprojektowano urządzenia sensoryczne, ścieżkę bosych stóp, czy na przykład domki z wierzby pozwalające się wyciszyć. Oba warianty różnią się przede wszystkim układem komunikacyjnym. W pierwszym wariancie jest to swobodny, nieregularny układ ścieżek, strefy łagodnie przechodzą jedna w drugą, a dookoła placu poprowadzona jest ścieżka spacerowa z nawierzchni mineralnej, a na jej fragmencie jest nawierzchnia bitumiczna, która umożliwia jazdę na urządzeniach sportowych. Natomiast w drugim wariancie układ ścieżek jest prosty, geometryczny i są wyraźnie zarysowane strefy. Jest jeden główny ciąg pieszy, plus odchodzą od niego 4 ścieżki z nawierzchni mineralnej. W pierwszym wariancie urządzenia siłowni plenerowej dostosowane są do osób w każdym wieku. Jeśli chodzi o plac zabaw, głównym elementem, najciekawszym elementem jest tutaj fabryka piasku. Zaprojektowane są tutaj zabawki edukacyjne, jak na przykład rozpoznawanie leśnych zwierząt, co również nawiązuje do tematu przewodniego. Wspólną zabawę umożliwiają tutaj podjazdy dla wózków i podwyższenia. Zaprojektowano również roślinność pobudzającą zmysł powonienia, wzroku oraz dotyku. Zaprojektowano również, przewidziano taką możliwość stworzenia tutaj ogrodu społecznościowego. W wariancie drugim strefa sportowa urządzona jest dla osób starszych i dla osób potrzebujących rehabilitacji, plus zagospodarowano teren na ścieżkę zdrowia dla dzieci. Głównym elementem placu zabaw jest zestaw zabawowy z podwójną zjeżdżalnią, która umożliwia zjeżdżanie rodzica z dzieckiem. Poza tym bardzo ciekawym elementem jest tutaj huśtawka grupowa z siedziskami dostosowanymi dla każdej grupy wiekowej. Zdzieleń ma stanowić izolację dźwiękową placu zabaw od sąsiednich bloków i dzięki tym pasom zdzieleni przestrzeń staje się bardziej kameralna. Ma ona nawiązywać do lasu, także zaprojektowano dużą ilość drzew, drewniane rzeźby zwierząt, karniki dla ptaków i owadów, a także ścieżki edukacyjne.